Dzień dobry, witajcie. Dziś postanowiłam poruszyć z Wami temat agresji. O zachowaniach agresywnych przejawianych na drodze już Wam coś niecoś opowiadałam, link Wam zostawiam do filmu u góry. Natomiast dziś chciałabym porozmawiać o agresji tak w ogóle, o tym, co może ją powodować, co wpływa na jej taką deeskalację i jak sobie poradzić z agresywnym zachowaniem na przykład w gabinecie psychologicznym. Serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy materiał. Nie ulega wątpliwości, że generalnie rola, którą spełniamy w obecnym systemie, to jest rola orzecznicza, co oznacza, że nie zawsze każda osoba będzie zadowolona z wyniku badania psychologicznego i z otrzymanego orzeczenia. Może się zdarzyć tak, że informacja o otrzymaniu orzeczenia negatywnego, czy na przykład o odmowie przeprowadzenia badania, wywoła agresję u osoby badanej. Chcę Wam opowiedzieć o tym, jak można spróbować sobie poradzić z takim wybuchem agresji w gabinecie. Zacznijmy od tego, że dlaczego w ogóle ludzie mogą zachowywać się agresywnie. I może to wynikać tak naprawdę z różnych przyczyn. Między innymi na przykład z obawy, że w inny sposób nie dostaną tego, na czym im zależy. Z niewierzenia w siebie, z jakby ówczesnego doświadczenia, czyli że w przeszłości okazało się, że takie zachowanie okazało się skuteczne. Z chęci zwrócenia na siebie uwagi, ale też z chęci zademonstrowania swojej władzy, swojej siły. Z chęci, czy też nawet z potrzeby wyładowania złości, czy w ogóle emocji negatywnych. Z chęci manipulowania innymi ludźmi. I w tym miejscu chciałam dodatkowo Wam przypomnieć, że komunikat, który my podajemy i który osoba badana od nas odbiera, pamiętajmy, że mamy tutaj informacje płynące z różnych rzeczy, czyli 55% informacji płynie jakby z mowy ciała, 38% informacji płynie z intonacji głosu, a tylko 7% informacji z treści słownej. Czyli w komunikacji warto wykorzystywać na przykład parafrazowanie, czyli na przykład rozumiem, że chodzi o to, że, ale też odzwierciedlanie uczuć, czyli uświadomienie rozmówcy jego własnych uczuć jakby poprzez nazwanie tych uczuć, które mogą mu towarzyszyć, czyli na przykład rozumiem, że denerwuje pana, panią to, że. Teraz przejdźmy sobie do tego, jakie mogą być takie sygnały, jakby zwiastuny tego, że może nadejść jakieś zachowanie agresywne, czy ta agresja może się pojawić. Więc jak patrzymy sobie na taką osobę, to jest właśnie przyspieszony oddech, taka niemożność stania w miejscu, takie zaciskanie pięści, ale też taki niepokój, taka powtarzanie czynności, powtarzanie ruchów, też bardzo duża taka wzmożona gestykulacja, w tym gesty na przykład takie agresywne, typu wskazywanie czy grożenie nawet palcem. W ogóle podniesiony ton głosu, głośne mówienie czy krzyk, wypieki na twarzy, ale też bladość czy zaciśnięte usta. Również takie właśnie zmarszczone brwi, ciało w takiej właśnie postawie gotowości, napięte ramiona, ręce uniesione powyżej pasa, czy też takie uporczywe wpatrywanie się. Agresja tak naprawdę przejawia się w różny sposób i to może być od takich bardzo prostych, prymitywnych zachowań typu agresja fizyczna do bardziej wyrafinowanych jak drwina czy intryga. Agresji będą też towarzyszyły, będzie to jakby agresja zarówno werbalna, czyli wyzwiska, jak i niewerbalna, czyli to, co jakby widzimy, ton głosu, czy słyszymy, gwałtowne ruchy, postawa ciała, czyli agresja jakby, agresji mogą towarzyszyć i właśnie zachowania werbalne i zachowania niewerbalne. I teraz agresja często jest reakcją na sytuację, którą dana osoba postrzega jako zagrażającą. To, co może powodować lub wzmagać zachowanie agresywne, to przede wszystkim agresja, bo agresja rodzi agresję. Ale też niesprawiedliwe zarzuty, ocenianie w kategoriach negatywnych, wrogość, anonimowość, niecenzuralne słownictwo, obrażanie, stres, rywalizacja, zaniżona, zawyżona samoocena czy lęk. Warto więc wiedzieć też dla odmiany, jakie zachowania mogą nam zredukować agresję. Przede wszystkim reakcje nietypowe, odwrócenie uwagi, zastosowanie jakiegoś pozytywnego bodźca, ale też takie pozwolenie wygadania się, też mówienie łagodnym, acz stanowczym tonem, w ogóle stanowcza reakcja. Myślę, że warto jest być taką osobą skupioną, uważną, też stanąć sobie poza granicami przestrzeni osobistej, czyli nieco dalej niż na odległość wyciągniętych ramion, tak na wszelki wypadek. Generalnie zalecaną postawą jest taka postawa, jest taki jakby spokój i opanowanie i koniecznie bez okazywania strachu. Myślę, że takie zachowanie się spokojne, ale zdecydowane, plus jakby jasno wytyczone zasady i granice. Myślę też, że warto podawać krótkie, zwięzłe komunikaty, bo takie będą najłatwiej przyswajalne w takiej sytuacji i jakby ten spokój i ta konsekwencja. Starać się nie bodźcować, tak?
musimy jakby wykazać się i empatią, i zrozumieniem, ale też jakby cierpliwością. Unikać takiego jakiegoś wskazywania palcem, wchodzenia w czyjąś przestrzeń osobistą, ale też jakichś takich dyrektywnych sposobów przekazywania informacji. Raczej tak starać się neutralnie. I też jakby starać się reagować spokojnie, nawet na krzyk, bo takie wzajemne przekrzykiwanie się będzie prowadziło raczej do eskalacji agresji. Myślę też, że warto zaprosić do zajęcia pozycji siedzącej. To też powinno nam trochę ułatwić tutaj komunikację i też jakby uspokoić tą osobę, że już nie będzie stała tak nad nami. Czasem warto pozwolić częściowo na tą agresję słowną, żeby dać upust tym negatywnym emocjom i żeby nie dopuścić do pojawienia się na przykład agresji fizycznej. Pamiętajmy też, że często pod postacią takiej agresji skrywają się tak naprawdę inne emocje, takie jak strach, zagubienie, smutek czy bezradność. Taką eskalację napięcia można więc uspokoić poprzez na przykład sformułowania typu: rozumiem, że to jest dla Pana, Pani trudne, wiem, że ta sytuacja jest dla Pana, Pani trudna. W ostateczności no, można wezwać policję albo poinformować osobę badaną, że za chwilę wezwiemy tą policję. Na całe szczęście w pracy psychologa transportu takie agresywne zachowania, no myślę, że nie są na porządku dziennym, niemniej jednak zdarzają się i myślę, że warto wiedzieć, jak sobie można z nimi poradzić. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia.